Zaryzykujmy, moi drodzy. Poudawajmy troszeczkę kaktus. Zobaczymy, czy ta osoba podejdzie i czy uda mi się go chociaż raz trafić. Idzie. Przebiegł! Cześć, moi drodzy, z tej strony Farel. Witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla was przekozacki challenge. Z pewnością nie jeden z was pamięta odcinek, kiedy trollowałem gierkę udając stracha na wróble. Dzisiaj będziemy również trollowali graczy, ale przekozackim skinem, który nazywa się plastikowa poborowa. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałem wam ogłosić coś bardzo ważnego. Ponieważ w dniach od 2 do 9 lipca będziecie mogli mnie spotkać w nadmorskich miejscowościach. Takich jak Łeba, Jurata, Jastarnia, Jastrzębia Góra, czy też Władysławowo. Wraz z innymi youtuberami będziemy organizowali dla was turnieje Fortnite'a oraz Brawl Stars. Więc jeżeli chciałbyś się ze mną spotkać, zrobić ze mną foteczkę, zbić piąteczkę, zagrać w jakąś gierkę, koniecznie wbij na stronę scenakulturalna.pl, do której link znajdziesz w opisie, a tam znajdziesz wszystkie dodatkowe informacje dotyczące tego eventu. Ja już nie mogę się doczekać spotkania z wami, więc mam nadzieję, że przyjedziecie i będzie was naprawdę dużo. To już by było na tyle z ogłoszeń parafialnych. Teraz sprawdźcie, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Ja moim wspierającym wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie. Teraz zapraszam do oglądania. Okej, moi drodzy, lecimy potrolować gierkę. Jestem mega ciekawy, czy uda nam się kogoś nabrać naszym nowym skinem. Polećmy może na sam początek na zgubne ziemię. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie trollowaliśmy gierkę właśnie, ale skinem tracha na wróble, zostawiliście ponad 500 000 wyświetleń, więc naprawdę jest to mega kozacki wynik. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się też kogoś strollować. Jak widzimy, leci Fiszek, a tu mam jakiegoś Bambika, albo Fake to jest Bambik, raczej Fake, bo ma parasolkę tą nową. Zobaczymy, za chwileczkę wszystko się okaże. Postaramy się podejść jak najbliżej osoby, sprawdźmy, czy nie ma jakiegoś drona w pobliżu, bo właśnie widziałem tutaj drony latały, ale chyba już zostały zestrzelone. Dobra, dron zestrzelony. Możemy się po niego w sumie udać. Szybko, matce, jeszcze. Kolejny dron. Mamy tutaj zwykłą snajpę. Ktoś się strzela. Fiszek. Dobra. Przebieg! Pobiegł, nie widział mnie! XD! Ej, Epic Games przesadził z tym skinem, naprawdę. Patrzcie, co się dzieje, co on robi, wariat! Ja to nie mam pytań. Okej, Mr. Fishy. Trzeba teraz cię wyjaśnić za to, że byłeś taki nieostrożny, mój drogi. Wow, Fishy! Zaskoczył jednak. Jak widzieliście, rybka mnie zaskoczyła. Nie sądziłem, że dostanę takie hity szybko na głowę. Co prawda nie miałem kevlara, ale jak widzicie, ten skin naprawdę daje dużą przewagę, ponieważ to nie był jakiś zwykły Bambi, który nie potrafił grać w Fortnite, ponieważ mnie wyjaśnił na 3 strzały, bardzo ładnie mnie zaimował. Więc jeżeli nie macie jeszcze wina, to kupcie ten skin, a na pewno jakąś przewagę zdobędziecie. Okej, lecimy z kolejnym prankiem. Dobra, potrzebujemy jakiejś pompy, ale ja na razie niczego, kurczę, nie widzę. Glider, glider w sumie też może się przydać później. Do strefy? Niedaleko, okej, ale po drodze z pewnością kogoś spotkamy. Gdzie ten wariat? Okej. Sam się prawie że znokautował. Słyszę go, ale nie widzę. Uciekam. Zlokalizujmy tego typka. Aha. Tam stoi z Famasem. Dobra. Zrobimy coś ciekawego. Patrzcie na to. Staniemy tutaj w krzaku. I się nie będziemy ruszać. Dawaj, mordeczko. Ostrożny jest, jest ostrożny. Zaryzykujmy, moi drodzy. Poudawajmy troszeczkę kaktus. Zobaczymy, czy ta osoba podejdzie i czy uda mi się go chociaż raz trafić. Idzie. Przebiegł! Bum, mordo! Co się z tobą działo, wariacie?
Oh no! Widzieliście? Widzieliście? Gościu był w totalnym szoku, co tu się wydarzyło. Okej, okay, glider w sumie nie jest mi potrzebny. Weźmy tego Famasa. Tęskniłem. Serio, tęskniłem za Famasem. My lecimy do kolejnej strefy. Zobaczymy, czy da się kogoś w ten sposób jeszcze raz wyjaśnić. Słuchajcie, mam pewien plan. Tam jest oponent, a ja mam RPGa. I możemy zrobić niezłą bekę. Rzucę tego RPGa na ziemię, on z pewnością się na niego połakomi, a wtedy ja go zaatakuję z pompy. Zobaczymy, czy w ten sposób uda nam się zdobyć kolejnego fraga. Dajmy sobie na razie tutaj schodki. Rozejrzyjmy się, czy nikogo przypadkiem nie ma. Idzie. Dobra. Poleciał. To była panda. W takim razie lecimy za pandą. Wskocz może w tunel aerodynamiczny na początku, bo panda tutaj jest w tym domku, jak widzimy. Żeby ją dobrze sprankować, musimy znaleźć fajny krzaczek. Mamy krzaczek, patrzcie, jest krzaczek, przekozacki, idealny do udawania kaktuska. Dobra, ale będzie beka. Ja już wam mówię, że to będzie kupa śmiechu. Leci, leci na niebie. Ciekawe, czy go zauważył. Nie, nie zauważył. Zauważył! Nie! Tak czy nie? W końcu, zdecyduj się! Panda! Dobra, stoi na śmigle. Kurde! Najgorzej, poleciał. Jedzie ktoś na kładzie. Jedzie ktoś na kładzie. Proszę, jedź tędy. Proszę cię, jedź tędy, mordo. Jedź tędy po tego RPGa. Dobra, ktoś strzelił. Jedzie. Dobra. Zabudował się. Dawaj, dawaj, mordo, po RPGa. Dawaj, po RPGa. Nie trafiłem, misnąłem, no nie wierzę w to po prostu. Dobra, szybki kevlar. Ale to był miss z mojej strony, najgorzej. No niestety. Ale moi kochani, musimy uciekać. Co prawda mnie nie widział, ale ja nie trafiłem. Więc nie wyszło tak jak powinno. Lecimy do strefy. Mamy jeszcze Famasa do lurowania, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ej, jest 50 jeszcze w automacie, idealnie. Widział mnie. Uciekamy na razie, nie wdajemy się w bójkę, moi drodzy. Ponieważ trzeba zregenerować hapsy. Jeden kewik. Drugi kewik. Strefa już idzie, więc trzeba się streszczać. Oh no! Oh no, 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 no. Nie chce mnie wypuścić, gościu. Wypijmy sobie tego ślurpa. Dostał czy nie? Ja udaję krzaka. Ja udaję krzaka. Oni niech się klepią. Ja udaję krzaka. Czy uda mi się kogoś dobić? Czy uciekł duchami? Uciekł chyba duchami. Dobra. Zbieramy wszystko, ponieważ tu jest mega kozacki lód. Na szczęście do strefy daleko nie mamy. A strefa jest coraz mniejsza, oj, coraz mniejsza. Ej, oni się tu biją. Goście mnie z dołu fokusuje. Zaciąłem się. Let's go! Mordo, nie ze mną te numery, kochaniutki. Szybkie leczonko i lecimy dalej, kochani. Najgorzej, że nie mamy żadnego HP. Dobra.
Gdzie możemy się tak ustawić, żeby jeszcze kogoś ciekawie strollować i wygrać tą gierkę przede wszystkim? Chyba nikt mnie nie widział, co? Mam nadzieję. Oj, mam taką nadzieję, bo teraz chodzę na hita. To jest najgorsze. Dobra, na razie się uleczmy. Popsułem ogniskiem krzaka, XD. Na szczęście mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Jest RPG, jest FAMAS, jest snajpa, są kewy, jest ognisko, są trapy. Tylko brakuje mi teraz dobrej miejscówki do kampy. Okej, jesteśmy w strefie, kusimy sobie w tym krzaczku. Tu mnie nikt niestety, ale nikt mnie nie zobaczy. No chyba ktoś mnie śledził, ale bardzo w to wątpię. Tu leci kolejny gościu kulką. Czy to jest Gultroper? Czy mnie oczy nie mylą, czy to był Gultroper w tej kulce? Halo? Nie, 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 to nie jest Gultroper. Patrzcie, on jest koło mnie. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi! Przejechał mi koło nosa! Rozumiecie to? On ma przewagę w tej kulce, więc nawet nie wychodzę do niego. U góry trwa cały czas ostra wojna. Czas się wychylać. Let's go, baby. Farel, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Tam jeszcze jest 50 kewa dla ciebie, które musisz wypić, żeby wygrać tą gierkę. Czy mieliśmy lunch tadzika? Nie mieliśmy żadnego lunch tadzika, szkoda, najgorzej. Weźmy sobie jeszcze tego SMG-ka. Rakiety Deagle. No to let's go, no to let's go. Mamy typa, mamy typa. Nie ma go. Nice. Mamy lunch tadzia. I zostało jeden na jeden. Zostało jeden na jeden. Let's go. Let's go do strefy. Mam nadzieję, że mnie nie obijesz, wariacie. Gdzie ty jesteś? Na ziemi. On na ziemi, dobra. Szybko, 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 Farel. Prawda, meczyk nie był aż tak mocno emocjonujący, ale osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć, czyli wygrać trolując gierkę. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. To jest coś innego na moim kanale. Jak wiecie, ja challenge niestety nie gram, bo Fortnite'a nie tryharduję, nie gram solówek. Tak naprawdę to był mój dopiero trzeci win w życiu. Zachęćcie mnie, żebym nagrywał więcej takich odcinków. Zostawcie pod tym materiałem 15 tysięcy łapek, a wjeżdża od razu od buta odcinek strolowania tym skinem, tylko tym razem kolorem siwym. Nie zapomnijcie wpisać kodu Farel w sklepie Fortnite. Ja wam dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie. Trzymajcie się. Cześć! Come on.